Prezentacja nowej ekipy połączona była z testami samochodu Mitsubishi Pajero T2 przed startem w rajdzie Baja Poland 2012, czyli rundą Pucharu Świata w rajdach terenowych i trzecią rundą rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych. W tym roku Klaudia wystartuje ze swoim nowym pilotem, Joanną Madej. Asia jest pilotką już od 15 lat. Ja dosyć też już długo jeżdżę, więc zebrałyśmy już, myślę, dosyć duży bagaż doświadczeń. Wiadomo, że tego doświadczenia nigdy nie jest za dużo i każdy rajd uczy wielu, wielu sytuacji, pokory, więc myślę, że to jest cały czas będziemy dochodzić do tej perfekcji i cały czas się pewnych rzeczy uczyć. Bez wątpienia obecność damskiej ekipy wzbudza zainteresowanie zdominowanego przez mężczyzn świata motoryzacyjnego. Tym bardziej, że obie zawodniczki są doświadczone i mają ambitne plany startów w kolejnych imprezach rajdowych. Odwaga, szybkość, precyzja połączona z kobiecą delikatnością i subtelnym wdziękiem oraz wiara w zwycięstwo. To bez wątpienia atuty, z jakimi spotkamy się podczas startów Klaudii i Joanny. No, plany jest takie, żeby załapać się do czołówki w pucharze Europy Centralnej, żeby być na podium. I kolejna rzecz, no to Mistrzostwa Polski, żeby też przede wszystkim skończyć na jak najwyższym miejscu w klasyfikacji generalnej w roku. Więc, a kolejny plan i cel, no to wiadomo, Rajd Dakar 2014. Jak przyznaje Klaudia, sporo czasu minęło, zanim odkryła, co chce w życiu robić. Jak większość, zaczynała od baletu, gry w tenisa czy pływania, by w końcu realizować się w rajdach. Obrałam odpowiedni cel, jakim są teraz rajdy samochodowe. Też błądziłam, też szukałam. Na początku balet, w międzyczasie nurkowanie, jazda konna, tenis, po prostu przeróżne sporty i cały czas szukałam tego jedynego. Więc to nie jest wcale takie proste od razu stwierdzić, wstając z łóżka, dzisiaj będę na pewno jakimś tam sportowcem i iść w tym kierunku. No, trzeba próbować różnych dyscyplin i może akurat ta będzie trafiona, tak jak zostało u mnie. Pierwszy egzamin kobieca ekipa będzie zdawać podczas wrześniowego Baja Poland 2012.